Cześć, witaj na kanale rockday.pl. Jaki pas do gitary na początek? Tak, na początek myślę, że to jest taki właśnie kluczowy wyraz. Na początek, jaki najlepszy pasek do gitary? Dobra, i tak muszę opowiedzieć ogólnie o rodzajach tych pasków, bo to bez tego właściwie nie można powiedzieć, czy to jest, który jest dobry na początek. Paski mamy różnej szerokości, różny materiał, różna grubość, szerokość, rodzaje zaczepów, materiał, z którego jest zrobiony, i takie mamy różne parametry, prawda? Tego rodzaju. Pierwszym paskiem, który chcę pokazać, który właściwie ja bym nie polecał, chyba że zrobić do niego, chyba i chadzia zrobić, pasek takiej grubości, on, znaczy takiej szerokości. On gdzieś ma około 5 cm, około 5 cm szerokości. To jest akurat z firmy Planet Waves. To był chyba jeden z moich pierwszych pasków. Nie pamiętam zresztą. On jest zrobiony no tak śmiesznie. On tak. Taki jest, ala można powiedzieć, drut kolczasty. Jednak to jest taki pasek, który jest chyba jednym z najcieńszych, jakie można na rynku spotkać, najwęższych, jakich można na rynku spotkać. I prawda jest taka, że jeżeli dość długo gramy na gitarze, ćwiczymy, to on faktycznie ma tendencję do wbijania się w ramię. O, teraz ja sobie go tutaj naciągnę mocniej, widać, że on się wbija w ramię. No można powiedzieć, a co ty tutaj pierniczysz, jeżeli ja pogram pół godzinki, nic mi się nie dzieje, nic mi się nie stanie, okej. Okay. Ale jeżeli pograsz godzinę, dwie, trzy, cztery, dzień w dzień, po godzinie na przykład, albo na przykład idziesz na próbę i gracie tam 3 godziny, idziesz na koncert, gdzie gracie też powiedzmy 1,5 godziny albo godzinę, to już zaczyna robić różnicę. Owszem, tak, zgadza się. I takich pasków bym nie polecał. Najlepiej szersze. Im więcej, tym lepiej. No 5 cm to jest zdecydowanie tutaj za mało. Poza tym tutaj też widać w nim, że troszeczkę też chwytu zaczęły puszczać. Pewnie przyjdzie moment, że zacznie po prostu odchodzić w ogóle ta naszywka z góry. Kolejny paskiem, który chciałbym pokazać, to jest pasek taki. On jest bardzo fajny. Gruby, bardzo gruby. Znaczy bardzo gruby, co ja mówię. Szeroki, bardzo szeroki. W porównaniu z tym paskiem to jest naprawdę różnica duża. Złapałem go na tym odcinku, jak się popatrzy, to można powiedzieć, to są dwa paski. Ten pasek to są dwa te paski. Dobra, pokażę Wam teraz kolejny pasek, który tutaj mam i który naprawdę gorąco polecam. Nie chodzi, żeby reklamować firmę, ale naprawdę muszę powiedzieć, bo to jest polska firma, od której mam 3 paski. Bardzo je polecam i sobie cenię. Firma Morenzo. Oni teraz się zmienili troszeczkę, zmienili nazwę. Nie pamiętam w tym momencie, na jaką zmienili. W każdym razie, jak się wpisze w Morenzo w internecie, Morenzo, to powinno przeskoczyć tam, wyskoczyć przekierowanie. To jest dość szeroki pasek. On jest w porównaniu z tym pierwotnym dość taki, no jak półtora, jak mniej więcej powiedzmy półtora tych pasków, niecałe 2. Jest zrobiony z litej skóry, całość ze skóry. No to też ma swoje walory, że jednak naturalny materiał, tu się znowu jakoś strasznie nie poci, nie wyciera się też, nie niszczy w jakiś sposób, bo jeżeli sobie to odczepię od tej strony, widać, że tutaj jest, no jest fajnie zrobiony, bo to można powiedzieć, a skórzany, ale ja na przykład ja jestem weganem, ja na przykład nie będę jadł paska skórzanego. No dobra, no taki na przykład pasek ten wcześniejszy z tymi ćwikami, on jest z kolei ze sztucznego materiału. On na przykład tutaj z kolei lubi się tak mechacić. Widać, że jest zmechacony. Troszeczkę to może drażnić i troszeczkę wygląda dziwnie, aczkolwiek no, takie ma walory. Ta firma Morenzo robi różne paski, bo tutaj jest nakładka, naszywka od góry imituje skórę krokodyla. Oczywiście mają też takie paski, gdzie mają prawdziwą skórę krokodyla naszytą. Dość drogie paski, ale piękne. To jest jeszcze takie coś. Ja mam jeszcze inne paski, 2 z wszytymi nabojami 2 kalibrów. Zresztą to na pewno widzieliście, bo z tą gitarą to nagrywam ostatnio głównie filmy. A z tamtym Ibanezem nagrywam rzadziej. Dobra, czyli tak. Pierwszy parametr, szerokość paska. Drugi parametr, materiał, z czego jest zrobiony. Skórzane według mnie najlepsze i szerokości takie, powiedzmy, koło tych
około 10 cm są idealne. Nie wiem, czy to będzie dokładnie 10, ale sądzę, że około powiedzmy 10 cm są ok. Mniej niż 10 to powiedzmy lepiej nie brać. Kolejny parametr to jest grubość paska, bo na przykład grubość w tym pasku, co tutaj pokazywałem najpierw, to jest tylko ten materiał, który widzimy. Tylko ten materiał, trochę gruby, sztuczny, widać, że jest sztuczny. Poza tym tu się zaczął tak jakoś chyba tam, nie wiem, coś zaczynało od jakichś napięć podczas trzymania tego paska wychodzić, bo on nie był taki przy kupieniu. On był zupełnie, zupełnie inny, jak go kupowałem. Ale co to mi coś na głowie siedzi? Ale po prostu grubość. Tutaj na przykład mam podwójną warstwę skóry. Widać, że jest podwójna, no nie wiem, może nie zobaczycie. Podwójna warstwa skóry, ta nakładka jest jako trzecia warstwa, ale to jej nie liczę. Podwójna grubość, więc też solidność tego paska też wpływa oczywiście na komfort gry, jak najbardziej wpływa. Ten pasek z kolei to ma w ogóle, to jest najgrubszy. Z wierzchu to wygląda w ogóle jak skóra, tak. Z wierzchu to jest skóra, a pod spodem jest materiał taki sztuczny, który się mechaci. No to też ma swoje walory, bo na przykład są też paski, które są z jeszcze taka podpinka grubsza jeszcze, że jeszcze jest miększe, że jak już to wisi, to jeszcze jest tak jakby poduszka na tym, na ramieniu. To jest też wspaniałe rozwiązanie. Dobra, następny parametr to są rodzaje zawieszenia, że tak powiem. Rodzaje zawieszenia, sposoby zawieszenia. Czyli po prostu te zaczepy. Tu mam na przykład taki ala skóra, to nie jest skóra, to się tutaj łuszczy. Dość solidne. Dość fajnie zrobione. Tutaj na przykład w tym pasku mam po prostu otwór zrobiony w tym. Po prostu w skórze, tak samo w tym. Mam po prostu zrobiony otwór w skórze, o, widać, po prostu w pasku tamtym. Czyli w tym Planet Wave mamy jakby osobne jakby zawieszenie na taki jakby plastikowym elemencie. To zresztą widać, bo to jest plastikowy element tutaj. On, no, mi jeszcze nie pękł, no, może pęknąć, nie wiem, to trudno powiedzieć. Jednak tak, no, może tak być. Ale tak, zawieszenie, bo to jest jedna rzecz, ale druga strona zawieszenia, czyli chodzi o to sposób regulacji. W tym na przykład pasku jest regulacja taka, że po prostu sobie przeciągam to i mam od razu dłuższy pasek. Albo pociągnę sobie w tą stronę. I kurde, będzie na krasnale. Kurde, nie mogę go skrócić jeszcze bardziej. Natomiast w tych paskach, co mam na sobie i w tym pasku, zawieszenie tutaj to jest... Tutaj ktoś sobie zmodyfikował w ogóle ten pasek, bo dał sobie go najniżej. To w ogóle było widać, że zmodyfikowane, bo tutaj nie dam rady go przewlec. I ten gość po prostu sobie tak zrobił, że mamy tutaj kilka oczek. Takie rozwiązanie z oczkami jest bardzo, według mnie, bardzo fajne, bo po prostu przepinamy sobie, łatwo nam też, tak jak mówiłem w filmiku, jak grać na stojąco. Jeżeli mamy te oczka, to łatwo możemy sobie obniżyć, podwyższyć o ileś oczek, które mamy na pasku. Tutaj też mam tak zrobione, że odstawię gitarkę. Chodź tu malutka, tu mamy tak zrobione, że po prostu na samej końcówce mam 4 oczka. Ale tutaj mamy jeszcze dodatkową możliwość zaczepienia i obniżenia. Ja mam zaczepione na tym najwyższym, czyli najkrótszy, jaki mogę zrobić zaczep, to jest, że łapię tu na tym oczku i na tym oczku i tu mam wtedy najkrótszy pasek. Natomiast jeżeli chcę najdłuższy, to sobie przewlekam wszystkie na ostatnie dwa te oczka i wtedy mam jeszcze dużo dłuższy pasek. No, według mnie takie rozwiązanie jest naprawdę bardzo dobre, jest solidne i no i też wygodne, bo właśnie tak jak mówię, z tym obniżeniem, podwyższaniem, o, tak wygląda. Bo z tym po prostu obniżaniem, podwyższaniem paska wtedy nam jest łatwiej go trochę ogarnąć. No i na pewno się, no, według mnie szerokość to jest głównym parametrem. Szerokość paska. Jest szeroki, jest fajny. Bo ja na przykład mam takiego, jeden z oglądających, jeden ze znajomych,
na przykład właśnie mówił o tej, pozdrawiam Tomka, mówił o tym, że kupił sobie basówkę, grał na tej basówce, w porządku, kupił sobie drugą basówkę i ona jest cięższa i on mówi, że na przykład teraz boli go, po prostu jak gra, to mu po prostu boli ramię, więc w pierwszej kolejności co bym zrobił, to bym kupił naprawdę bardzo komfortowy pasek. Ja tobie, Tomek, nie powiedziałem tego, jak rozmawialiśmy przez telefon, zapomniałem dodać, że właśnie, żeby sobie pasek też spróbował zmienić do gitary. Że wtedy będziesz czuł zdecydowaną różnicę między, chyba, że masz bardzo szeroki i, bo to tak, kilogram różnicy, jedna gitara waży 3 kilo, druga waży 4 kilo, kilogram różnicy, ale on już powoduje, że po prostu coś jest nie tak, no, że gorzej się gra, prawda? Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Kolejnym jeszcze dodatkowym, zupełnie bonusowym w ogóle elementem, o którym chcę powiedzieć, są straploki, czyli to są zaczepy, bo jeżeli zaczepy, które montujemy po prostu na gitarze i na pasku, bo jeżeli teraz zrobimy taki system, taki myk, mam gitarę, ale ja powiedzieć, o czym ty do mnie gadasz? Jeżeli ja zaczynam grać, to ja żadnego straploka nie potrzebuję, bo ja po prostu ledwo w ogóle z tą gitarą i tą gitarę dzierżę w łapach, prawda? A dopiero będziesz mi o straplokach mówił. Straploki są bardzo istotne, ponieważ jeżeli na przykład zrobimy pasek tak, to nam momentalnie spadnie, po prostu się nam wywinie, bo tutaj on ciągnie teraz ten zaczep. Ten otwór, który jest zrobiony w skórze. Jeżeli źle założymy gitarę, to on od razu się wypina. Tak samo jest z drugiej strony. Jeżeli sobie źle tutaj złapię ten motyw, złapię sobie tak, to po prostu wystarczy ruch i gitara spadnie i się rozleci. Strabloki to są po prostu takie urządzenia. Pokażę następnym razem, przy okazji pewnie zrobię może filmik o straplokach. Po prostu przyczepiamy ten straplok tutaj, jedną część przyczepiamy, tutaj przykręcamy. Wykręcamy ten element z gitary, uchwyt. Przyczepiamy urządzenie, które było ze straplokiem, bo to są zawsze dwie części, wkręcamy tutaj i wtedy, żeby założyć gitarę pasek na gitarę, trzeba zwykle pociągnąć taki element, wtedy łożysko się, te kulki się troszeczkę rozszerzają, zakładamy i wtedy nie ma szans, żeby się pasek wypiął, bo jeżeli nawet zrobimy tak, to on po prostu jest solidnie przyczepiony, ponieważ on jest właśnie w tym urządzeniu wpięty. Są oczywiście takie straploki, dużo tańsze rozwiązania, w stylu, nie wiem, dychę, czy tam 20 zł za element plastikowy, który po prostu nakładamy na to. Teraz nakładam na to taki dings i on blokuje. Po prostu plastikowy element, który zakładamy tu i tu. Też jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Po prostu zakładamy go tu i właściwie tyle. Na jednej stronie na Facebooku było fajne zdjęcie pokazane, że są takie gumeczki, które są jako straploki było nazwane, znaczy straploki, takie elementy do przyblokowania, czyli takie, można powiedzieć, pierścienie z gumy, które nakładamy na to, ale na przykład takie pierścienie z gumy też można spotkać w piwach z otwieraczem, z takim, gdzie jest taki pstryk. Nie kapsel, tylko taki otwieracz. Tam są też takie pierścienie, uszczelki. Też można byłoby tego użyć. Nie wiem, to było w formie żartu powiedziane, ale aczkolwiek ja bym nie wiem, czy nie sprawdził, czy to by się faktycznie trzymało. Myślę, że to raczej faktycznie forma żartu była. Ale z drugiej strony uszczelka, po zamontowaniu takiej uszczelki, która najdzie na ten zaczep w pasku, też jest jakimś w miarę rozwiązaniem fajnym. Jeżeli ten otwór oczywiście nie jest za duży, bo jeżeli ten otwór jest spory, to tutaj to pomoże jedynie taki straplok, właśnie takie urządzenie plastikowe duże, bo to jest wielkości mniej więcej tak tej dziurki, co mam, i to się nakłada na gitarę i wtedy też nie wypada. Więc zostawiam Was z tym tematem, z paskiem. Najważniejsza rzecz, żeby pasek był szeroki, im szerszy, tym lepiej. No i właściwie do zobaczenia w następnych filmach.